Anna Myćka, witam Państwa w programie gośnia, a moim dzisiejszym gościem jest senator Halina Bieda um, z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani senator, język książki myślę, że nadal budzi e, wiele emocji. E, wtedy, kiedy w maju pan prezydent zawetował tą decyzję, co pani wtedy czuła? Znaczy się ja powiem tak większość z nas chyba nie miała jakichś takich super nadziei, że pan prezydent to podpisze, zwłaszcza, że wiele ustaw nie podpisuje lub odsyła do Trybunału. Mm -hmm. Natomiast no, my uważamy, że trzeba robić swoje, pozyskujemy różne środki, różne granty tak, aby też no, przygotować się do tego momentu, kiedy język śląski zostanie uznany za język y, regionalny i ja myślę, że no, w myśl piosenki słów piosenki munarskiego róbmy swoje, bo ja uważam, że y, no, możemy oczywiście ubolewać i nie wiem tu wylewać żale, tak? No tak, tak jak powiedziałam, tak? Tak się stało, trzeba robić swoje, no i po prostu pilnować, żeby w najbliższym możliwym czasie... Język śląski stał się językiem regionalnym. Takie jest moje zdanie na ten temat. Według wtedy wydanego komunikatu przez właśnie kancelarię Prezydenta to nie została spełniona wynikająca z ustawy przesłanka. No właśnie o jaką przesłankę chodzi i. i... Ja myślę tak, że chyba tak do końca mhm. nikt nie wie, o jaką mhm. przesłankę chodzi, tak? Dlatego, że no, uznanie języka za język regionalny, tak? No to jest decyzja, myślę, bardziej polityczna niż językowa. Natomiast dzisiaj nawet wśród językoznawców, tak, yy, wielu z profesorów językoznawców, no uważa, że dzisiaj, tak, no są spełnione te wszystkie yy, kryteria, tak? I najważniejsze to, że jest to język żywy, czyli że jest wiele osób, które nim mówi, tak? I wydaje mi się, że y, jakieś tam, nie wiem, obawy na siłę udowadnianie czy y, wyciąganie y, wystąpienia pana profesora Miotka sprzed kilkunastu mm -hmm. lat, no życie jakby y, nie, nie staje w miejscu, tak? My ciągle się rozwijamy, są y, nowe tłumaczenia, są nowe y, autorskie, tak, y, literackie y, dzieła, mamy teatry, mamy piosenki, mamy koncerty. Ja uważam, że, że tego się trzeba trzymać, po prostu robić swoje. Nawet Śląska organizacja turystyczna wydała mapę w języku mm -hmm. śląskim tutaj o terenach chyba nawet waszych yy, południowych, więc ja uważam, trzeba robić swoje, przygotowywać się tak. Ministerstwo Edukacji również jest tego zdania i ostatnia poprawka dotycząca tego, aby yy, 2 miliony przekazać właśnie na zachowanie tradycji, kultury, na, na przygotowanie pewnych rzeczy, też jest tego jakby symbolem. A mówiła Pani, że wielu ekspertów mówi, że właśnie ten język jest regionalny, a prezydent powołuje się, że wielu ekspertów mówi, że nie. No, to skąd ja, mhm. ja powiem tak, pani redaktor dobrze wie, że stare porzekadło o nas mówi także, gdzie dwóch Polaków, tam pięć zdań, więc mhm. ja myślę, tak to trzeba po prostu zostawić. Natomiast i profesor Jaruszewicz, i profesor Tambori, i wielu jeszcze tutaj można by wymieniać, no uważają, że te przesłanki są spełnione, tak? Ja nie jestem językoznawczynią, ale przekonuje mnie to, że ten etnoleg, nawet szefowa Rady Języka Polskiego, również na senackiej komisji, która była poświęcona wtedy tej, temu projektowi ustawy. Wprost się wyraziła, że y, jej zdanie, tak, bo to nie jest zdanie oficjalne Rady Języka śląskiego, bo nikt się do Rady Języka Polskiego nie zwrócił o taką opinię. Natomiast no, jest też pytanie, czy Rada Języka Polskiego powinna jakby wydać decyzję, czy język śląski jest y, y, językiem regionalnym, mhm. czy nie. Ja tutaj tego absolutnie nie chcę y, rozstrzygać. Natomiast, no tak jak powiedziałam, no, wiele, wiele autorytetów y, uważa, że spełnia już te wymogi. A mnie jeszcze zaciekawił jeden argument, właśnie, że mm, cytuję uznanie etnolektu śląskiego za język regionalny y, może spowodować podobne oczekiwania u przedstawicieli innych grup regionalnych. Czy to w ogóle ma sens? Znaczy się ja powiem tak, no nawet jeśli by y, jakaś grupa tak, uznała, że chce takie starania mhm. podjąć, no to ja też nie widzę w tym nic złego, tak? Mhm. No, jeśli ktoś poczuwa się do pewnej grupy, do pewnej tożsamości, tak? no to to jest jego y, odczucie, tak? No i trudno, y, trudno z tym dyskutować. Y, Kaszubi też przecież y, mieli długi proces uznawania y, języka kaszubskiego, my też, no ale ja bym tutaj wszystkich odesłała do spisu tak, do wyników spisu, które w końcu po dwóch latach yy, się ukazały, bo też wszyscy czekali czekali, najpierw były cząstkowe, potem dopiero pełne, mhm. no, gdzie wyraźnie kilkadziesiąt yy, tysięcy osób yy, no, mówi go do... Po Śląsku, tak, jest to jakby pierwszy i czasem jedyny język, którym się posługuje. Około pół miliona w tym spisie, a wcześniej 800 tysięcy przyznało się do narodowości śląskiej, więc tu liczby mówią same za siebie, tak? W sensie ustawienia, jeśli chodzi o, o liczbę osób przyznających się, mówiących, tak, no to jesteśmy na pierwszym miejscu. Sejmowa Komisja Finansowa chce przeznaczyć na, na właśnie te działania związane z językiem śląskim 2 miliony złotych, tak? To nie jest wprost na język mhm. śląski, dlatego że póki język śląski tak, nie jest uznany za, mhm. za język regionalny, tak, ale yy, w rezerwie budżetowej były te pieniądze, no bo wszyscy mieli nadzieję, tak? One były zabezpieczone, no bo najgorzej, kiedy yy, ta ustawa by jakby została podpisana przez pana prezydenta, w budżecie nie byłoby środków, więc one były póki co w rezerwie, natomiast Komisja Finansów przesunęła je do edukacji, do działań edukacyjnych. No i tam było jakby tak zapisane, że na podtrzymanie tradycji, kultury, tak, a wiemy, że język no, jest jedną z, jednym z elementów, tak? tożsamości i, i kultury, to nie są działania takie wprost na język. Natomiast również przez kulturę, przez tłumaczenia, literatury, tak no te działania możemy podejmować. Sejm musi jeszcze przychylić się do tej decyzji? Nie, to już Niech jest, już tak, to mhm. już w tej chwili toczą się już y, rozmowy, że tak powiem, wykonawcze, tak, ponieważ y, większość y, tych pieniędzy y, otrzyma Uniwersytet mhm. Śląski. Uważamy, że Uniwersytet Śląski jest jak najbardziej y, właściwym podmiotem do dysponowania y, tymi środkami i w tej chwili są y, ustalane szczegóły dokładnie na jakie działania te pieniądze będą wydane? Na pewno na studia regionalne, ponieważ od kilkunastu już myślę lat na Uniwersytecie Śląskim są studia takie podyplomowe dla nauczycieli, regionalistów. W tej chwili to będzie drugi, jakby studia dwustopniowe, mhm. więc uważamy, że jest to. Będzie to właściwe wydanie tych środków, ponieważ no, są takie miasta jak Katowice, Ruda Śląska, gdzie edukacja regionalna jest wprowadzona we wszystkich szkołach. Są szkoły, są miasta, gdzie, gdzie jakby jest to na zasadzie pilotażu, ale oprócz lekcji, no, to te działania z wiedzy o regionie, o regionie są myślę podejmowane w większości śląskich miast. Mhm. A czy jest jeszcze coś, czego by może Pani oczekiwała w tych działaniach? To znaczy, no, ja uważam tak, że tak krawiec kraje mhm. jak mu materii staje i uważam, że trzeba dobrze wykorzystać te dwa te miliony i potem pójść krok dalej. Mhm. Także myślę, że metoda ewolucyjna jest zdecydowanie lepsza, bo no, też uważam, że do końca roku wydanie tych środków może nie będzie super proste, tak? Natomiast uważamy, że jesteśmy gotowi i mam nadzieję, że we wrześniu już. Wszystkie te działania będą się toczyły. Kilka dni temu uczestniczyła Pani w posiedzeniu e, poświęconemu właśnie procesowi rewitalizacji tych terenów e, pokopalnianych. Czy jakieś nowe wnioski e, są? To znaczy, nowe wnioski o tyle, że e, kopalnia z mojego rodzinnego miasta, e, Bobrek, tak, e, prawdopodobnie, już tak myślę, zdecydowanie będzie szybciej zamykana niż e, mhm. wcześniej było to, to planowane. I no jest taki pomysł zarówno y, samej kopalni węglokoksu, tak, też y, głównego instytutu górniczego, no i myślę też wielu innych podmiotów, żeby no likwidację czy zamknięcie tej kopalni, jakkolwiek to będziemy nazywać, przeprowadzić w taki sposób no, modelowy. Jest y, tam kilka pomysłów, mam nadzieję, że one też pod koniec wakacji, na przełomie sierpnia i września się skrystalizują, no, ponieważ y, no, bytom szczególnie został dotknięty restrukturyzacją w latach poprzednich, gdzie z wielu kopalń no, została tak naprawdę ta jedna, jedyna. Y, też wiele terenów pokopalnianych, niektóre z nich znalazły nowe funkcje, tak jak mhm. na przykład na przykład po kopalni rozbark, gdzie dzisiaj mamy i halę wspinaczkową, i Teatr y, Ruchu i Tańca rozbark. Czy to jest dobry przykład to jest że, bardzo dobry, można że, że można dobrze wykorzystać, hmm. tak? I, I też uważamy, że w taki sposób to, to trzeba robić, tak? Y, ale tu wiem, że i również dyrekcja Kopalni i, i szefostwo węglokoksu, no również tak, ma to rozpisane na, na kilka lat, tak, aby mogło się to odbyć płynnie i z naj, jak najmniejszą szkodą zarówno dla pracowników, tak? Ale też trzeba pamiętać, no, że tereny pokopalniane, no, to jest też spora część miasta, mhm. tak? Miasta dotkniętego zarówno przez szkody górnicze, jak i przez samą restrukturyzację tego przemysłu. Żeby te działania też były, to potrzebne są też środki i czy właśnie województwo śląskie może liczyć na jakieś środki właśnie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji? Oczywiście, że tak. W spotkaniu uczestniczył też pan marszałek. Wiemy, mhm. że te środki pójdą przez Urząd Marszałkowski i tam rzeczywiście Oczywiście dwa takie duże projekty, jeden w Bytomiu, jeden w Sosnowcu są przewidziane. No musimy pamiętać, że jesteśmy też trochę w niedoczasie, tak? Bo przez to, że przez te środki no nie wpłynęły wprost, bo Unia Europejska z racji sytuacji w Polsce wstrzymywała te środki, dzisiaj one są odblokowane, ale ja myślę, że jesteśmy wszyscy przygotowani i trzeba po prostu zrealizować to, co już też wcześniej w planach było, tak? Bo czy nasz y, Urząd Pracy też ma kilka pomysłów? Mhm. Więc ja mam nadzieję, że to się rzeczywiście zaraz po wakacjach zacznie wdrażać. A jaki skutek będzie miało to odejście y, na Śląsku od węgla? Bo właśnie jednak ten Śląsk z węglem stoi, prawda? To znaczy, no Śląsk węglem stoi. No dzisiaj y, widzimy, że y, trzeba jakby też no pewne, rzeczy, y, pewne rzeczy zmieniać i ja myślę, że dzisiaj mamy taką świadomość, że to odejście od, od węgla się dzieje, tak? Natomiast ja uważam, że nawet jeśli gospodarczo ta zmiana w energetyce będzie przebiegała na niekorzyść węgla, tak? To ja jednak uważam, że te tradycje, tak? też to, że Muzeum Górnictwa Węglowego stara się, aby wpisać te, te tradycje, wszystkie barburke, tak, orkiestry górnicze na listę niematerialnego dziedzictwa, to ja uważam, że to jest bardzo ważne. Tak? I ta edukacja regionalna też między innymi powinna temu służyć, żeby jakby o tych korzeniach swoich y, pamiętać. Więc to uważam są jakby dwie, dwie różne rzeczy. I z jednej strony odchodzenie od węgla absolutnie nie powinno iść w parze od niepamiętań mm. o naszym dziedzictwie. A czy nie uciepią przy tym pracownicy na przykład, którzy całe życie jednak y, no, poświęcali się temu? To pozałodowi? znaczy ja powiem tak, no... Y, na pewno jest to trudne, tak? Mhm. Bo ja myślę, że ta właśnie tradycja, o której pani redaktor mówi, i że y, rodziny górnicze no głównie y, na Śląsku były kojarzone i, i, i ta praca rzeczywiście w kopalni była tą taką podstawową, tak? No to dzisiaj y, ja uważam, że plany, które ma, y, ma kopalnia i plany, które będą y, możliwe dzięki Środkom z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, no spowodują, że y, wiele osób, zwłaszcza tych młodszych, jest taka możliwość przekwalifikowania się i uważam, że trzeba to zrobić sensownie i mądrze, nie tylko poprzez odprawy i koniec, tak, ale żeby po prostu tym ludziom pokazać też inne możliwości i jednak jeszcze, żeby mogły się realizować. Mówi się też o tym wcześniej, więc można się tak spokojnie też przygotowywać ja do te tego. Ta, ja też się. tak uważam. Yy, najważniejsze, że yy, jakby władze tak, kopalni, władze, władze spółki, i związki zawodowe, i pracownicy, tak, no o tym wiedzą i o tym rozmawiają. I ja sobie zdaję sprawę, że, że mogą też być takie osoby, które no, jakby nie będą zadowolone, czy nie skorzystają z tej oferty, ale ja uważam, że powinniśmy wszyscy, tak, yy, yy, i władze kopalni, i, i też władze miasta, bo wiem, że i, i, i pan prezydent też jest zaangażowany, aby ten proces odbył się... No, z jak najmniejszą stratą dla wszystkich. Mhm. PKW znowu odroczyła podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Finansowego Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, dlaczego to tyle tak trwa? Bo ja myślę, że mimo tego, że wszyscy widzieliśmy, jak mhm. się kampania wyborcza toczyła, tak? I że rzeczywiście zalew materiałów i, i zalew przypływ środków dla komitetu. Prawa i Sprawiedliwości spoza tych wyborczych środków był duży, tak? Natomiast ja uważam, że te kilkanaście dni, czy ten miesiąc, tak? To ja uważam, że lepiej to poświęcić i rzeczywiście czarno na białym te dowody pokazać, niż znowu tylko by była kłótnia na, na emocje i na, na fragmentaryczne, czy, czy słuszne nawet, tak? Takie medialne doniesienia. Więc ja uważam, że jeśli komisja jeszcze potrzebuje tyle czasu... Uważam, że należy jej ten czas dać. Bo jednak te oskarżenia, te potężne nadużycia Bardzo są. Bardzo duże są, oczywiście. Mm -hmm. Wszyscy o tym, o tym wiemy. tak? Natomiast no, ja też nie jestem członkiem komisji. Jedynie z przekazów medialnych te wszystkie informacje do nas dochodzą. Natomiast ja zawsze uważam, że skoro czekaliśmy już tyle czasu i wiedzieliśmy o tym 8 lat, tak? no to mm -hmm. ten miesiąc naprawdę uważam, że jeśli komisja rzeczywiście potrzebuje go, to uważam, że nie należy tutaj nie wiem, niecierpliwić się i uważać, że nie, nie, nie teraz, teraz. A czy jest duże prawdopodobieństwo, że jednak PKW odrzuci tę uchwałę? To znaczy, ja uważam, że to jest kwestia tylko proporcji, tak, mhm. bo znamy przecież z poprzednich wyborów, że za jeden źle dokonany przelew, tak, były partie, które straciły swoją, swoją dotację i zawsze sama startując, tak? Wiem, z jaką należytą troską nasze komitety pilnują każdej złotówki wydanej, tak, opisu, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, że środki zostały stricte wydane ze środków kampanijnych na, na kampanię wyborczą, tak? Podpisywanie banerów każdego materiału, a myślę, że każdy z nas widział takie materiały, nawet nie opisane, tak? Przez komitet mhm. wyborczy. A jak Pani odniesie się do tej trudnej sytuacji PKP-Cargo? Bo jednak zwolnienia mogą być objęte aż 4 tysiące osób. No i wina też, premier Morawiecki właśnie winą obarcza też rząd Donalda Tuska. To znaczy premier Morawiecki obarcza winą za wszystko, co robi mhm. nasz rząd. Natomiast ja uważam, że prowadzone audyty tak i, i, i wyjaśnienia, ja powiem tylko tak. Nasz rząd jest od no pół roku załóżmy tak no może już teraz y, 7 miesięcy bo mamy bo mamy sierpień tak Natomiast pewne procesy one nie toczą się z dnia na dzień tak mhm. i pewna sytuacja którą dzisiaj mamy no to ona jest wynikiem y, poprzednich rządów tak To jest y, tak samo jak y, wczoraj gdzieś się pojawiły uwagi że dlaczego koncert y, Taylor Swift był 1 mhm. sierpnia tak no ale przecież to poprzednie władze podpisały taką decyzję, i, i co nie pamiętały, że 1 sierpnia jest rocznica i to okrągła mhm. wybuchu Powstania Warszawskiego. Więc ja uważam, że są to raczej zaniedbania poprzednich władz. Mm -hmm. Jeszcze tak kończąc, może trwają Igrzyska Olimpijskie, a też podjęto, ta, podjęto jakby uchwałę, że są wyższe stypendia będą dla olimpijczyków, prawie o 20%. Długo na tą decyzję trzeba było czekać, bo chyba od 2005 roku, prawda? Długo, no chyba 19, 19 lat procedowaliśmy to też w Senacie, w Sejmie. Pani posłanka Małgorzata Niemczyk, reprezentantka nasza, była też tutaj sprawozdawcą Zdawczynią. Nasi sportowcy ze Śląska też byli, bo mm -hmm. była i pani Otylia Jędrzejczak, i pan Adam Małyż, no i oczywiście poseła Poloniu Steiner, był też pan Supron. Także y, ja uważam, że y, te 19 lat to jest bardzo długo. Tak? W międzyczasie płaca minimalna y, wzrosła kilkukrotnie, natomiast to było na tym mm -hmm. samym, na tym samym mm -hmm. poziomie, i uważamy, że jest to y, jakby słuszna decyzja, tak? biorąc pod uwagę, że y, no, sportowcy. Swoją karierę, nie, swojej kariery nie mają jakby przez y, do osiągnięcia wieku mm -hmm. późnego, tak? Tylko z przyczyn y, oczywistych ona się zdecydowanie szybciej kończy. uważam, że jest to decyzja właściwa. Dziękuję. A dziś kibicujemy <laughs> oczywiście. Dokładnie i czekamy I na nadal. <laughs> dziękuję bardzo <laughs> dziękuję. za rozmowę. A Dobrego Państwu dnia, miłego weekendu. Przypomnę, że moim gościem była senator Halina Bieda. Dziękujemy.